serdecznie na otwarciu restauracji Uwieniawy, mieszczącej się w gmachu Teatru Narodowego w Warszawie. Nazwa restauracji wywodzi się od generała Bolesława Wieniawy-Długoszewskiego, który był znawcą kuchni ówczesnych 20. i 30. lat. Restauracja ma tradycyjną kuchnię polską z dodatkami ułańskimi. Styl został zachowany w tradycyjnym stylu oficerskim. Bardzo proszę opowiedzieć może, jakie tutaj mają Państwo alkohole, jaki wybór, czym się Państwo mogą poszczycić. Witam serdecznie, Maciej Przypytkiewicz. Mam przyjemność być sommelierem, jak i szefem sali w restauracji Uwieniawy. Pokrótce o alkoholach. Karta win została skonstruowana tak, aby każdy z gości, którzy przychodzą do nas do restauracji, mógł odnaleźć jakieś fajne smaki i aromaty dla siebie. Dlatego, że karta win ma około 300 etykiet. Czuwam nad nią, jeżeli chodzi o dobranie do potraw, czy też stricte etykiety, które w tej chwili wiodą prym, ponieważ troszeczkę w tych czasach mamy tak, że niektóre wina są na piedestale, inne troszeczkę pospadały w hierarchii. Także mamy bardzo fajną kolekcję win z Bordeaux, bardzo fajną kolekcję win z Burgundii, ale również Nowy Świat stoi u nas mocno. Nowy Świat, żeby wytłumaczyć dla osób, które może troszeczkę nie są w świecie win zobligowane, i chodzi o to, że to są wina spoza Europy. Rozumiem. A jeśli chodzi o jakieś alkohole takie wyżej procentowe? Jak kuchnia oficerska stoi, zawsze mocne alkohole na stołach oficerskich czy też wojskowych gościły częściej niż wina, aczkolwiek lata dwudziestolecia międzywojennego niosły za sobą to, że jednak to Bordeaux czy Burgundia były etykietami bardzo pożądanymi, ale wracając do Pani pytania. Mamy około 15 nalewek, które są stricte skierowane do jedzenia. Nie uświadczycie u nas Państwo nalewek typu cytrynówka, wiśniówka, które mamy dostępne w każdej restauracji i jest dużo cukru, który powoduje uśmiech na naszych ustach. My chcieliśmy sprowokować uśmiech w postaci dobrania konkretnych smaków nalewek pod jedzenie i mamy stricte nalewki skierowane do jedzenia. Niech za przykład posłażą mi na przykład pędy sosny, pędy świerku, które genialnie pasują do dziczyzny, którą serwuje nasz szef kuchni Maciej Borysiak, na przykład do dzika, genialna sprawa. Mamy też bardzo fajne nalewki, które są troszeczkę przerywnikiem, na przykład imbirówka, która gra swoiste intermezzo, czyli przerwę i oczyszczenie kubków smakowych. Po genialnym śledziu chcemy skonsumować delikatnego sandacza i wtedy sięgamy po nalewkę imbirową. Coś bardzo wyjątkowego w takim razie. Zgadzam się. I jak najbardziej zapraszamy do posmakowania świetnych dań, ale także do zdegustowania czegoś dodatkowego. Zapraszam serdecznie i pozdrawiam. Proszę opowiedzieć, skąd pomysł na otwarcie w ogóle restauracji? Jesteśmy grupą ludzi, która jest związana od lat z polską sceną gastronomii. Długo myśleliśmy nad nowym konceptem, ale przede wszystkim naszym marzeniem było to, żeby stworzyć restaurację jakąś, która będzie miała jakąś ciekawą historię, która przywróci Polakom, przede wszystkim warszawiakom, wspomnienia dobrych czasów. Udało znaleźć nam się lokal właśnie w ciekawej lokalizacji, czyli w ścisłym, najbardziej historycznym centrum Warszawy, Plac Piłsudskiego. Stąd jedna z inspiracji, żeby poszukać coś w temacie wojskowości, patriotyzmu i tak dalej. Przyszedł nam do głowy generał Wieniawa-Długoszewski, czyli świetna osoba, jest skrojona, myślę, pod kątem gastronomicznym, bo oprócz tego, że wspaniały polityk, mąż stanu, poeta, człowiek instytucja, to przede wszystkim symbol tego, co najlepsze w gastronomii, znawca najlepszych i bywalec najlepszych restauracji w Warszawie, miłośnik najlepszych trunków. Stąd powstał najpierw nasz patron. Kolejnym etapem było to, że nawiązując nawet do samego Wieniawy Długoszewskiego, który raczej wyznaczał trendy, a nie ulegał, postanowiliśmy wyznaczyć nowy trend na rynku, który uważam jest bardzo trafiony i nie ma takiej restauracji, nie było i nie będzie przez kolejne co najmniej 10 lat, więc spokojnie możemy się nazwać restauracją dekady. Wyznaczamy nowy trend na rynku, jest to polska kuchnia oficerska, która sięga tak naprawdę do tego, co najlepsze w polskiej tradycji, do polskiej kuchni, ale przede wszystkim do dwudziestolecia międzywojennego, z którego możemy czerpać masę inspiracji od Paryża po Włochy. Wtedy nazywano nas Paryżem Północy, jeżeli chodzi o Warszawę, więc naprawdę dostępność produktu była
nawet nie będzie na lepszym poziomie niż, niż teraz. No, mówiąc o polskiej kuchni oficerskiej i kuchni dwudziestolecia międzywojennego, również trzeba przypomnieć sobie to, że to jest również kuchnia regionalna, czerpiąca wtedy standy z miejsc, które tak naprawdę jeszcze należały do trzech zaborców, więc i kuchnia austriacka, a nawet kuchnia białoruska, trochę wschodniej Galicji, Niemiec, więc tutaj naprawdę możemy się bawić bardzo mocno. To może jakieś takie popisowe danie tutaj u Państwa w restauracji, którymi możecie się poszczycić i tutaj możemy... Wieniawa, sam Wieniawa miał bardzo mocny apetyt w pałacach i na salonach, w których często bywał. Natomiast też nie stronił od zagrychy, do której zabierał eleganckie towarzystwo z Adrii, do szynków dorożkarskich. Więc nasza kuchnia zawiera dość proste rzeczy, masę różnych przekąsek, które łączymy z bardzo dobrymi i dobrze wyselekcjonowanymi produktami, ale również dość wykwintne dania, takie jakby chociaż foie gras, czy na wspaniały węgorz w sosie koperkowo-miodowym na carpaccio z buraka, czy karp zapiekany pod bryndzą z sosem ze smardzów. To są dania, które uważam za wykwintne. Natomiast bardzo dużym powodzeniem również cieszy się po prostu zwykły śledź, prawdziwy matias w oleju lnianym z cebulą, nasz tatar robiony przy stoliku, przy gości, czy zwykły zraz pod szabli podawany sosem grzybowym, nadziewany sałem. No to są dania dość proste, ale sporządzone z najlepszej jakości produktów. Naszą dbałością, szczególną dbałość dajemy na produkt, regionalność. Uczestniczymy w programie Slow Food Polska, współpracujemy z regionalnymi dostawcami. No i robimy przede wszystkim polską, prawdziwą, rzetelną, nieoszukaną i uczciwą kuchnię. Rozumiem. Mam jeszcze takie jedno pytanie. Czy nie boją się Państwo otwarcia tutaj teraz w takich czasach wirusa? Czy jakiś to ma wpływ na powodzenie otwarcia restauracji w tej chwili? Oczywiście, że jesteśmy zaniepokojeni. Jesteśmy na razie na początku swojej drogi. Co prawda zainteresowanie samym konceptem i restauracją przeszło wszelkie oczekiwania. Jak widać. Natomiast bardzo mocno opieraliśmy też projekt ze względu chociażby na samą lokalizację, o turystykę, która po prostu w dzisiejszych czasach umiera po cichu i obłożenie tych hoteli jest po prostu poniżej jakiejkolwiek normy. Cały czas dbamy o to, żeby nasi goście mogli się czuć bezpiecznie w restauracji. Zapewniamy im pełną dezynfekcję i staramy się dotrzymywać wszystkich zaleceń i obostrzeń. Natomiast to też spowalnia w pewnym sensie nasz biznes, bo działamy już od 20 paru dni na rynku, ale do dnia dzisiejszego nie zrobiliśmy takiego oficjalnego, uroczystego otwarcia, bo po prostu ze względu na dbałość o naszych gości i o ich bezpieczeństwo, o możliwości, po prostu nie możemy tego zrobić. Ale liczymy na to, że drobnymi krokami jednak Warszawa nas pokocha i wszystko się uda. Dobrze. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.